Jeżeli masz TikToka, urodziłaś się w drugiej połowie lat 90. lub po 2000 roku, koniecznie powinnaś obejrzeć ten film lub chociaż przesłuchać. Pewnie to, co dzisiaj usłyszysz, będzie dla Ciebie niewygodną prawdą, ale chyba o to w życiu chodzi, żeby dowiedzieć się jak najwięcej i na podstawie jak największej ilości informacji podjąć własne świadome wybory. Shein jest jednym z najszybciej rozwijających się sprzedawców online. Według danych Euromonitor marka ta, jeżeli chodzi o markę modową, ma największą sprzedaż na świecie online, jeżeli chodzi o sprzedaż własnych wyrobów. Warto tutaj wspomnieć, że marka należy do spółki, która swoją siedzibę ma w Chinach, a ta spółka ma pod sobą jeszcze inne marki, takie jak Zaful, to podobno taka podruba Zary, Romwe, Choices, Modlili, więc można domniemywać, że jak będę mówiła w filmie na temat Shein, można to też przyłożyć na te marki, które wcześniej wymieniłam, ponieważ wszystkie marki należą do jednej spółki. Strona i aplikacja internetowa Shein dostępne są już w języku polskim, są dość kiepsko przetłumaczone, o czym przekonacie się w późniejszej części filmu. Niemniej, jeżeli chodzi o aplikację, Shein jest najchętniej pobieraną aplikacją modową na świecie, zostawia daleko w tyle takich gigantów mody jak Zara czy H&M, więc już po tym samym można domniemywać, że Shein jest bardzo znaczącym graczem, jeżeli chodzi o biznes modowy. Ostatnio natrafiłam na informację, którą Shein przebił wszystkie występki i wszystkie marki, duże marki modowe razem wzięte. Otóż Shein rozdaje ciuchy za darmo, każdemu. I na stronie można przeczytać informacje na ten temat. I tutaj będę czytała oryginalny tekst, tak jak mówiłam, te teksty nie są do końca dobrze przetłumaczone. Czym jest darmowa próba Shein? To jest pełna zabawy platforma dla naszych klientów, umożliwiająca im wypróbowanie nowych ubrań za darmo, a następnie recenzowanie tych przedmiotów na naszej stronie. Otrzymasz darmowe ubrania w zamian za szczegółową recenzję na temat swojego pełnego doświadczenia, włączając w to jakość, styl, dopasowanie, materiał i budowę. Pomaga to rozwijać naszą markę poprzez przekazywanie szczegółowych, osobistych raportów do wglądu dla innych klientów. Wszyscy wygrywają. I to jest złe, złe, złe pod każdym możliwym kątem. Tak samo jak kupowanie ciuchów na kartony i robienie z tego filmów, drodzy influencerzy. A zapomniałam, przecież wy te ciuchy dostajecie za darmo. Jak myślicie, ile kosztuje wyprodukowanie takiego ubrania, skoro Shein rozdaje go tysiącom ludzi za darmo i nawet nie trzeba płacić za przesyłkę? Drodzy widzowie, postaram się dzisiaj w kilku punktach opowiedzieć o tym, dlaczego nie warto wspierać ani nawet dostawać ciuchów za darmo od Shein. Jeżeli jakaś marka wypuszcza ogromne ilości ciuchów w bardzo krótkim czasie, a te ciuchy są dość tanie, natomiast jakość ich odszycia i materiały pozostawiają wiele do życzenia. Jeżeli ta marka szyje głównie w krajach rozwijających się, bądź tajemnicą handlową jest to, gdzie szyje i kompletnie nie podaje tego w swoich komunikatach prasowych czy na stronie, to można domniemywać, że na 99% mamy do czynienia z fast fashion. Jeżeli chodzi o Shein, to Shein wypuszcza 1000 nowych modeli dziennie, o czym informują w każdej możliwej reklamie i w każdym możliwym komunikacie. Jeżeli chodzi o cenę, to część tych ubrań jest tańsza niż hot dog z żabki. Jeżeli chodzi o to, gdzie szyją, to marka absolutnie tego nigdzie nie podaje, ani w mediach społecznościowych, ani na stronie, ani w wywiadach. Natomiast jeżeli chodzi o jakość, to to, co widzimy na stronie i to, co przychodzi do nas, to są dwa różne światy, co jest główną przyczyną negatywnych komentarzy w internecie na temat Shein. Więc zakładam, że mamy tutaj do czynienia z fast fashion i marka Shein jest doskonałym wzorem na temat tego, żeby porozmawiać o fast fashion. I teraz, dlaczego fast fashion jest zjawiskiem, którego nie powinniśmy wspierać? Tak jak już powiedziałam, Shein nie zdradza kompletnie nic, ale mają na swojej stronie podstronę odpowiedzialność społeczna, gdzie możemy znaleźć piękne, okrągłe słowa, niczym z kampanii wyborczej, ale które nie mówią nam nic konkretnego. Ale Shein pokusiło się o oświadczenie na temat prac nieletnich. Praca dziecka.
Ściśle przestrzegamy przepisów dotyczących pracy dzieci w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność. Ani my, ani żaden z naszych partnerów nie wolno zatrudniać nieletnich. Wszyscy partnerzy lub dostawcy, którzy naruszyli te przepisy, zostaną natychmiast rozwiązani i zgłoszeni władzom. Oświadczenie to pomija fakt, że w różnych krajach są różne przepisy dotyczące prawa pracy i w ogóle definicja nieletniego. I weźmy tutaj na tapet Bangladesz. Bangladesz jest krajem, w którym zlokalizowanych jest wiele fabryk typu fast fashion. Najnowsza informacja, do której dotarłam, pochodzi sprzed 3 lat i jest taka, że w Bangladeszu można zatrudniać nieletnich od 14 roku życia. Według UNICEF w Bangladeszu pracuje 1,7 miliona nieletnich, z czego 1 na 4 to dzieci w wieku od 6 do 11 lat. I są to głównie chłopcy, statystyka nie wlicza dziewczynek, które najczęściej są poukrywane w domach i zajmują się prostymi wykończeniami ubrań, takimi jak przyszywanie guzików, więc nie są wliczone do tej statystyki. Więc można przypuszczać, że docelowa liczba nieletnich zatrudnionych w Bangladeszu będzie wyższa niż ten 1,7 miliona. I zgodnie z tym, co pisze UNICEF, pandemia spowoduje wzrost ubóstwa, a wzrost ubóstwa jest związany ze wzrostem pracy nieletnich. I tak, niektóre badania pokazują, że w niektórych krajach wzrost ubóstwa o 1 punkt procentowy powoduje, że wzrasta zatrudnienie nieletnich o 0,7%. I w ogóle, dlaczego praca nieletnich jest takim problemem, jeżeli chodzi o świat mody, jeżeli chodzi o fast fashion? Otóż w branży mody, w całym łańcuchu dostaw występują stanowiska, na które niepotrzebne są jakiekolwiek kwalifikacje. Wręcz na niektóre z nich chętniej przyjmuje się nieletnich. I teraz brutalne, ale prawdziwe, ale pracodawcy wolą zatrudniać nieletnich dzieci do zbiorów bawełny, ponieważ przez ich małe palce i niewielkie dłonie nie niszczą im plonów. Sprawdźmy teraz kolejny punkt z odpowiedzialności społecznej Shein. Produkcja limitowana. W przeciwieństwie do większości marek modowych, które produkują tysiące sztuk każdego stylu, które często kończą się jako odpad, produkujemy tylko w małych ilościach 50/100, co zmniejsza ilość odpadów. Po pierwsze, jest to bzdura, bo maksymalna ilość ubrań w koszyku na dany rozmiar to 99 i biorąc 3 pierwsze lepsze ubrania z brzegu, można dodać kilkaset sztuk do koszyka. A pamiętajcie, że w tym samym czasie miliony ludzi grasują, buszują w tym sklepie i finalizują transakcje, dodają do koszyka, więc to nie jest tak, że te ciuchy czekają, one są na pewno stale dodawane. Po drugie, Shein w swoich komunikatach informuje, że wypuszcza 1000 nowych modeli na dzień. To jest po prostu jakiś absurd. Jeszcze pół roku temu, w maju 2020 roku, Shein informowało w oświadczeniu prasowym, że wypuszcza 500 nowych modeli na dzień. Więc w ciągu pół roku podwoili ilość produkowanych ubrań. Uwierzcie mi, że taka ilość produkowanych ubrań nigdy nie może być i nie będzie dobra dla środowiska oraz dla ludzi, którzy je produkują. I jeżeli mamy przejść do konkretów, przemysł modowy odpowiedzialny jest za emisję 10% dwutlenku węgla, jaki aktualnie wytwarza ludzkość. Zajmuje drugie miejsce zaraz po przemyśle naftowym, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie naszej planety. Jest również drugim co do wielkości konsumentem, jeżeli chodzi o pobór wody i ten pobór wody jest głównie potrzebny podczas produkcji tkanin. Jest to głównie bawełna konwencjonalna, gdzie na 1 kg bawełny konwencjonalnej potrzebne jest aż 10 tysięcy litrów wody do wyprodukowania 1 kg bawełny konwencjonalnej. Jeżeli chodzi o bawełnę organiczną, tutaj taka ciekawostka, że jest według badań potrzebne jej tej wody 5 razy mniej. Warto tutaj również wspomnieć o zanieczyszczeniach, które są spuszczane z fabryk i zanieczyszczają rzeki w pobliżu tych fabryk oraz ważne jest też zanieczyszczenie mikroplastikami, ponieważ moda, ubrania z tworzyw syntetycznych są główną przyczyną zalegających mikroplastików w oceanach, morzach i innych wodach. No dobra, ale dlaczego te ubrania są takie tanie? Najprościej i najszybciej odpowiadając, przez bardzo tanią siłę roboczą. Shein ma
absolutnie nietransparentny łańcuch dostaw, nie zdradza, gdzie produkuje, w jakim kraju produkuje, nie można znaleźć absolutnie nic na ich stronie. Wiecie, że nawet HM na swojej stronie zdradza, gdzie dany ciuch został wyprodukowany i nie mówię tutaj tylko o kraju produkcji, ale mówię o konkretnej nazwie fabryki. I nie ma co tutaj zasłaniać się polityką prywatności, bo polityka prywatności w danej marce jest taka, jaką marka sobie ustala. Jeżeli taki gigant modowy jak HM mógł to zrobić, to dlaczego nie może tego zrobić Shein? I teraz wracamy do tego, co Shein ma napisane na swojej stronie, jeżeli chodzi o prawo pracy. Uczciwe praktyki pracy. Wszystkich naszych pracowników traktujemy jak rodzinę, zapewniając najlepsze w branży warunki pracy. Nie mogę się powstrzymać od ironicznego tonu, przepraszam. Od oferowania ponadprzeciętnych wynagrodzeń i świadczeń po budowanie najnowszych fabryk i biur. Zapewniamy, że każdy może pracować w bezpiecznym, czystym, szczęśliwym i produktywnym środowisku. Z dumą przestrzegamy również uczciwych standardów pracy ustanowionych przez organizacje międzynarodowe, takie jak SA 8000. I niestety tutaj wracamy znowu do punktu wyjścia, ponieważ przez to, że Shein nie informuje, w jakich krajach produkuje i w jakich fabrykach produkuje, to nie można w tego żaden sposób zweryfikować. Znalazłam spis, listę fabryk, które mają ten certyfikat SA 8000 i ten certyfikat jest całkiem w porządku, tutaj Wam wypiszę, co ten certyfikat obejmuje, ale przez to, że Shein nie zdradza absolutnie nic, to nie można zweryfikować tych informacji i dla mnie są to tylko puste i okrągłe słowa, które tak naprawdę o niczym nie świadczą. I podsumowując, koszulka z Shein jest taka tania, bo prawdopodobnie ktoś na drugim końcu świata w parszywych warunkach za głodową pensję otrzymał ją specjalnie dla Amerykanów i Europejczyków. Czy to wszystko oznacza, że jeżeli ktoś kupował albo będzie kupował w Shein, jest złym człowiekiem? Nie, absolutnie nie i zawsze o tym powtarzam. Trzeba po prostu być świadomym, dokonywać świadomych wyborów i wiedzieć, jakie są konsekwencje tych wyborów. Absolutnie możecie kupować gdzie chcecie, możecie kupować ile chcecie, ale pamiętajcie, że planeta jest nie nasza, ale jest miejscem pożyczonym od przyszłych pokoleń dla naszego aktualnego życia i warto się tym kierować. Zachęcam do obserwowania mojego Instagrama oraz mam nadzieję, że tam niedługo będę trochę więcej zamieszczać i zwiększy się moja pamięć operacyjna na kolejne medium oraz na Instagram Skrojone. Skrojone jest marką, która tworzy etyczną bieliznę z bawełny organicznej, którą współtworzę. Znajdziecie tam mnóstwo informacji na temat etycznej mody, kulisów polskiej produkcji małej marki. Absolutnie nie wypuszczamy 1000 nowych modeli dziennie. Także tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmiku. Pa!